Baranowice. Tu mieszka mały Dżiplej. Pewnego dnia topi się w morzu i traci przytomność. Budzi się na dziwnej wyspie i nic nie pamięta. Odnajduje go rodzina milionerów, która postanawia się nim zaopiekować. Zobacz jego przygodę i nie zapomnij zostawić kciuka w górę, a challenge na dziś to 6000 kciuków. Mam nadzieję, że dacie radę i serdecznie zapraszam do oglądania. Jeśli podobają Ci się moje filmy, nie zapomnij kliknąć subika z dzwoneczkiem. Dziękuję. Yo, siemano, tutaj mały Dżiplej i właśnie z mamą postanowiliśmy udać się na plażę. Jak widzicie, jestem w ogóle już mega gotowy. Mam tutaj swoje właśnie takie kółko i takie fajne normalnie klapki w kaczkę. No i normalnie wbijamy na plażę. Mama tam normalnie już gada z jakąś koleżanką, a my pójdziemy po prostu się kąpać. Także widzowie, jeśli chcecie zobaczyć, jak mega kozacko pływam, kraulem, delfinem, jak tylko chcecie, to zostawiajcie tutaj kciukasy w górę. Im więcej kciuków w górę, tym będę ładniej pokazywał wam, jak się pływa. Dodatkowo nie zapomnijcie zostawić subika z dzwoneczkiem, jeśli jeszcze tego nie robicie, ponieważ już niedługo będzie nas 2 miliony, także mega, mega dużo. I wpadajcie do sklepu edgyplay.pl po super ciuchy i gadżety. Okej, okay, tak, mamusiu. Tak, i tutaj odpal grilla, bo się gaśnie. Mamusiu. A jakbym mógł się na przykład pójść wykąpać, bo normalnie jest pewnie taka cieplutka woda, że ja już jestem gotowy do pływania, mogę popływać? Proszę, proszę. Jasne, synku, możesz popłynąć, ja pogadam tutaj z koleżanką, ale pamiętaj, nie oddalaj się za daleko, bo ja muszę cię mieć na widoku. Oczywiście. A żeby wzięłam tutaj odpowiednie narzędzie, żeby jakby to się stało. Dobra, mamusiu, to popilnuj mi rzeczy, tutaj mam swoje ciuszki i normalnie lecę popływać, także pa! Idziemy popływać, słuchajcie, normalnie to kółko mnie tak unosi. Ej, tutaj jest normalnie jakiś dziwny spad, tam lepiej nie płynę, ale cieplutka woda, z 30 stopni ona ma i ja nie mogę kozacko. Ej, a tutaj zanurkujemy, patrzcie, jakaś skrzynka! A może to jest jakiś skarb piratów? Ja nie mogę, coś znalazłem i płynę tam, co tutaj jest? Ej, w ogóle, diamenty? Diamenty znalazłem, ja cię kręcę i diamentów, więcej diamentów mam, tu musi być skarb jakiś ukryty, ja nie mogę, firmy jakieś tu wciąga, pomocy, o ratunku, topi się mamo, mamo uwolni mnie, utopię się zaraz, ratunku, pomocy, nie mogę wypływać, firmie tutaj ściąga, pomocy. Maluszku, śpisz tutaj samemu. Ojejku, co się stało? A chwila, kim pani jest? Gdzie ja jestem? Co się stało? Ja nic nie pamiętam, proszę pani. O co tutaj chodzi? Jak to nic nie pamiętasz? Co ty tu robisz? Jesteś właśnie na plaży. Ja jestem opiekunką, no to może na przypomnienia. Jak masz na imię? Na imię jak ja mam? Ojejku, zapomniało mi się. Na imię to ja miałam coś chyba na G, ale kompletnie nic nie pamiętam. Straciłem pamięć, proszę pani. Co ja teraz robię? Nie, spokojnie, nie płacz. A gdzie są twoje rodzice? Ja nie wiem, gdzie są moje rodzice. Ja nie wiem nawet, czy ja mam rodziców, proszę pani. Co ja tutaj spokojnie w ogóle robię? Chodź. Nie przejmuj się tym wszystkim. Wszystko będzie dobrze. Gdzie idziemy? Słuchaj, ja jestem opiekunką tutaj sierocińca u góry. Tak? Jeśli nie masz gdzie zamieszkać, to możesz u nas na jakiś czas zamieszkać. A myśli pani, że dzieci z sierocińca ogólnie będą dla mnie miłe i polubią nowego? Bo chyba nowi to nie mają tak miło i przyjemnie na początku. Tak mi się przynajmniej wydaje, proszę pani. Ja porozmawiam z nimi i na pewno zaakceptują nowego kolegę w swoim nowym gronie. Dlatego chodź tutaj. Bo tak szczerze, to mi jest strasznie zimno i ja tam tak zmarzłem. O, tu w ogóle jakiś domek, tu też. Ja strasznie zmarzłem, proszę pani. Ja się normalnie trzęsę z zimna. Zimno mi jest, bym chciał coś się ubrać, zjeść coś w końcu. Jestem bardzo głodny i przemęczony. Ja nie wiem w ogóle, co się stało. Co to po prostu jest dla mnie czarna magia po prostu, co się dzieje teraz. Jasne, ja cię może oprowadzę, zaprowadzę cię na pewno i ubierzesz się w normalny strój. Sierociniec, sierociniec, a to tutaj, tak, sierociniec, tak. Zgadza się, dobra. To tutaj dzień dobry. Nowa tutaj opiekunka dzień dobry, witam. O, stołówka. Proszę za mną. Ja głodny jestem. Tutaj niom. Może sobie hamburgera jakiegoś zjeść. Niom. Może obiadowej. Nie, ale nie wszystko, bo muszę zostawić zawsze inne dzieci. Dobrze, dobrze pani opiekunko. To jak gdzie będę w ogóle tutaj spał? I niech mi pani da jakieś ciuszki, bo mi jest strasznie tutaj, zimno. Tutaj jest, masz taki pokoik, jak będziesz chciał sobie włączyć bajkę, to możesz sobie pooglądać, ale to też tylko
Aha. Oj, na samej górze przechodzimy tutaj. Będziesz mógł wybrać sobie swój pokoik. O, hej! Cześć! Kamil, hej! Karolina, tutaj jest nowy przyszedł do nas. Cześć, jestem chodź, nowy. I nie wiem, jak się nazywam, ale nazywajcie mnie jak chcecie. O, tutaj jeszcze nie dojadłem, to trzymajcie. O, dobra, to tutaj ja... możesz sobie ubrać się w coś? Dobra, to mi się najbardziej podoba to. O, białe, czarne spodnie i czerwone buciki. Uwielbiam taki styl. Dobra, ubieram. Hop, hop, hop. No i od razu mi lepiej, cieplutko mi się zrobiło teraz. Proszę pani, i mi teraz tak fajnie, że mogę teraz zadecydować. O, siemanko. Tutaj łóżko, tutaj wybierz sobie jakie chcesz łóżko i gdzie chcesz leżeć. Ja zajdę na chwilę na to, zostawiam cię tutaj. Dobra. I za niedługo będzie przychodziła też do nas rodzina i oni będą brać któryś z was, tak będą się zaadoptować, będą pani się adoptować. Dobra. To cześć. Do widzenia. Siemanko, ja jestem, nie wiem, nazywam się coś, na G się zaczynało, ale nie pamiętam. No siema, no co tam? Co w ogóle robisz? W ogóle biorę tą zabawkę, krówkę chciałbym i ja sobie tu zaklepuję miejscówę, dobra? Tu jest fajne miejsce na łóżko. Poczekaj, bo co? Ty jesteś nowy i ty tak zarządzasz, łóżka są wyznaczone, tego łóżka nie możesz akurat brać, bo ja tutaj sobie przestań. Leżę. Ej, weź, co ty mi robisz, weź mnie zostaw, kolego. Ej, ja chciałem tylko, fajne to łóżko jest, no przestań. Nie, ale... nie możesz tego łóżka, ono jest moje, zostaw je. A pani mówiła, że będziecie mili dla mnie, a ty mnie tutaj... Ej, zostawcie, ratunku! O nie, ja uciekam stąd. Ratunku, pomocy! Ten chuligan mnie normalnie goni, proszę pani, proszę go zatrzymać. Zostaw mnie normalnie, dwa serduszka mam. Uciekam stąd, uciekam z tego sierocińca. Szybko, muszę się przed nim schować. Szybko, chowamy się. Tu jest jakiś portal. Wow, wchodzimy. Dobra, tutaj się schowałem, ale mam kryjówkę. Najlepsza kryjówka na świecie. I tutaj to już mnie chyba na pewno nie znajdzie. Na pewno mnie tu nie znajdzie. I podoba, ale co to jest w ogóle? Ja nie mogę, jakieś czaszki. Smoka głowa. Każdy pomyśli, że pokonałem smoka, jakbym normalnie pokazał komuś tą głowę. Ty, a może mogę ją ubrać? O, ubrałem normalnie. A nie, nie ubrałem. Dobra, na razie ją tu zostawię. Idziemy zobaczyć. A tam w ogóle jest jakiś pan. Co on tutaj w ogóle szuka? Po cichu się skradamy. Przepraszam, głodny jestem. Ma pan jakieś jedzonko? O, głodny jestem, hej, proszę pana. Szukasz domu może? Bo szukam ludzi tutaj do zaadoptowania. A proszę pana, bo ja chciałem ten burgerki już jadłem, już mi się nie chce jeść burgerków, bo mnie tutaj taki nic poganiał i się schowałem tutaj i w ogóle bardzo głodny jestem i w ogóle... O, to masz tutaj, mam coś dla ciebie, zobacz. O, może to cię da zadowoli. O, dziękuję. Masz tutaj stóweczkę. A ma da mi pan jeszcze jedną stóweczkę bym chciał. No nie, ale chodź tutaj ze mną, to może już pójdziemy do mnie, może chcesz, żebym się tobą zaopiekował, pójdziemy do mnie do domu, za rowerami pojedziemy. No dobra, bo mi się tu nie podoba w tym sierocińcu, to pan się może z chęcią mną zająć, a pan w ogóle kim jest i pana rodzina, to kim wy jesteście, co? My jesteśmy biznesmenami, słuchaj, mamy dużo diamentów, zbrojki diamentowe. Milionerami jesteście? Milionerzy? Tak, można tak powiedzieć. Wow, ja cię kręcę, to dużo pieniążków macie pewnie na zabawki dla mnie, co? Prawda? Tak, jasne. Mamy wszystkie bajki na DVD i słuchaj, może zaprowadzę cię. U nas będziesz miał osobny pokój, który będziesz mógł samemu sobie zagospodarować. Będziesz mógł sobie wystroić wnętrze w środku, jak tylko chcesz. O, to jest ta posiadłość, widzisz? Wow, to jest normalnie taka rezydencja, to jest jakiś dworek. Tutaj normalnie jest kilka budynków, widzę nawet. Fajnie to, proszę pana, wygląda, ale ja bym chciał coś zjeść, jakieś mięsko bym chciał zjeść, albo coś, proszę pana. O, tutaj moja dziewczyna, zobacz, jak buja z huśta na huśtawce. Spokojnie, już ci daję mięsko. Albo chlebek niech mi pan da, ja chcę chlebka. Już. No. Wszystko jest dobrze. Nie chcesz, o, zapraszam rodzinka, poznajcie, to jest nowy członek naszej rodziny. Dzień dobry, możecie mnie nazwać jak chcecie, bo ja nie pamiętam kompletnie, jak mam na imię. Ale dobra, myślę, że się jakoś zakumplujemy i mi się tutaj normalnie podoba. O, mięsko, dziękuję, właśnie byłem taki głodny. Ja w ogóle się obudziłem gdzieś na plaży, nie wiem o co chodzi. Tu jest, widzę, że kuchnia, fajnie. To dobra, chodź, to gdzie ja będę mieszkał? Tutaj u góry jest pokój rodziców twoich, czyli nasz. To jest nasz pokój, a ty będziesz mieszkał, chodź, pokażemy ci. Ja osobno, a to samemu będzie mi bezpiecznie tam w ogóle, czy będę mieć jakieś towarzystwo? U nas każdy ma swój domek,
o, tutaj ma moja córka właśnie ten domek, o, a ty będziesz mógł mieć ten domek, będziesz mógł w środku sobie wystroić jak tylko chcesz. Ja cię, ale superancko, no to fajnie, to niech mi tutaj tata tylko załaduje całą skrzynkę jedzenia, bo ja cały czas jestem żarłokiem, no muszę się przyznać, ale jestem strasznym żarłokiem. Marcheweczki tutaj ci dam. Dobra. O, jedno ciasto, tak dla zachęty i żeby ci się ciekawie żyło, to kurczaczka trzymaj. Fajnie, podoba mi się w ogóle, tutaj jest fajnie, ale ten komputer trochę za stary, normalnie za stary. A co będę robił? Będę musiał chodzić do szkoły w ogóle? Tu jest jakaś szkoła, o, czy coś? O, właśnie, pora na szkołę, chodź. Może, będziesz się naprawdę bardzo się cieszył, ponieważ zasiliłem ci konto w banku, tutaj będziesz miał swoją kartę, chodź. Ale super, że pana, bo tutaj, znaczy proszę. Tato, kieszonkowe w ogóle są bardzo ważne, żebym mógł w sklepiku szkolnym sobie coś kupować. To co, to jest karta dla mnie? Karta dla ciebie. PIN do karty to jest 7894. Wow, ale fajnie, no to super. To pójdę na jakieś zakupki. Zaczyna się szkoła, już musisz pędzić. A mam jeszcze dla ciebie. Książki, tutaj, czy komputerek? Tutaj my mamy. To jest szkoła prywatna, tutaj się używa tabletów i komputerów. Leć w tamtym kierunku, tam już się zaczyna lekcja. Dobra, dzięki tato, jesteś super. A dostałem, słuchajcie, od nowego taty nowy tablet, dostałem stówkę i kartę. Kartę normalnie, już pierwszą kartę swoją będę mógł sobie robić zakupki. I tutaj normalnie widzę, że dużo kolegów i koleżanek. Gdzie tu szkoła jest? Halo, gdzie tu do szkoły można iść? Jakie fury fajne, ty. Ale fajna, jakie fajne autka tu są. To ciekawe, czy rodzice tu przyjeżdżają tymi. O, tutaj następne. Tutaj są dzieciaki, odprowadzają do szkoły. Hej koledzy, ja tu nowy jestem, zakumplujemy się. Gdzie jest szkoła? Chłopaki, widzicie go? Patrzcie na niego. Czym ty w ogóle przyjechałeś do szkoły? Chodź pokaż. Ja na nogach i rowerkiem przyjechałem takim. Rowerkiem? Chłopaki, on rowerkiem przyjechał. Zobacz, to jest moje auto z moimi kumplami. My takim autami jeździmy do szkoły. A to ty możesz autem jeździć? Ty masz prawo jazdy? Wy jeździcie autami tacy mali? Da się tak? Tak. A ty masz w ogóle takie słaby rowerek. Chłopaki, on rowerkiem przyjeżdża do szkoły. Moje kumple to zawsze autami przyjeżdżają. Nie śmiejcie się ze mnie. Mi jest teraz smutno. Tata mi dał kartę kredytową i zaraz pójdę sobie. Gdzie tu można samochód kupić? To ja sobie zaraz kupię samochód i normalnie pokażę wam, że nie jestem wcale gorszy tak? niż wy. Tak. No to dobra. No to idź sobie kupić, tam do góry idź, w tamtym kierunku. A tam widziałem samochody, to one są na sprzedaż, tak? To fajnie. Tak, tak. Dobra, tylko słuchajcie, widziałem tutaj dwie zielone, wypasione fury, tylko nie wiem, na którą się zdecydować. A może byście mi doradzili w komentarzach, to myślę, że to by był dobry pomysł, czy jasno-zielony, czy ciemno-zielony. Jeśli wybieracie ciemno-zielony, to piszecie w komentarzu ciemny-zielony, a jak jasny, to jasny-zielony. I zobaczymy w komentarzach, jaki wam się bardziej podoba, bo mi się podoba trochę ten i trochę ten. O, proszę pana. A ty co, mały chłopczyku, chciałbyś kupić u nas auto? Tak, chciałbym kupić auto. Mam tutaj kartę. Gdzieś bankomat jest? Trzeba wypłacić pieniążki tutaj gdzieś? Nie, termin, no bankomat jest tam na dole, ale terminal mam też przy sobie. Dobra, to ja wypłacę. Ile te samochody kosztują, proszę pana? To tyle wypłacę panu pieniążka. Ten akurat, zależy który. Ten kosztuje 100 tysięcy, a ten 200. A, to tego za 200. To ja już zaraz przyniosę normalnie no, panu on pieniążki. Ma tyle kasy? Zobaczymy. Tak, mam. Dobra, 7894 chyba tata mówił. Dobra. Ty, 576 tysięcy. Dobra, to teraz 200. 200 tysięcy. Wypłacamy 200 tysięcy tutaj mam. 200 tysięcy w gotówce. Idziemy kupić, słuchajcie, nowe auto i będziemy szpanować teraz przy tych kumplach. Pokażemy im tak naprawdę, że wcale nie jesteśmy gorsi i też możemy. Proszę pana, to ja tego droższego za 200 tysięcy, proszę. To? Jacie, ty taki mały chłopak, masz tyle pieniędzy na takie auto. No tak. Dobra, to weź sobie. Bo ja tutaj kluczyki już ci daję. Ja mam tatę milionera, proszę pana, i mam rodziców bardzo bogatych i o mnie dba. Oj, dziękuję za kluczyk, to ja wsiadam i już jadę do kumpli, do szkoły, żeby mnie normalnie polubili. Oj, troszkę za mały jestem. Tylko pasy zapnij, pamiętaj. Dobra, pasy. I tam jak coś i ten, te gaz i hamulec, dobra, to możesz sobie tak panie, do siebie a to nie zatankowane jest.
A paliwo? Paliwo mi proszę jeszcze dać. Już oczywiście to robię. Dobra. Wszystko będzie opłacone, ja już tankuję. O, już proszę wsiadać. Dobra, myślałem, że z fabryki to normalnie już zatankowane auto. Dobra, jadę. Pa, na razie. Drogi śledzie, Budzi jedzie. Ale nie pamiętam, jak tam dalej to było. Pamiętam, że tylko ogólnie się moje imię zaczyna na G. Ledwo to coś widzę. Ej, z drogi kuple, bo podjechałem pod szkołę. Dobra, pod samo wejście, żeby każdy widział. Tutaj stop, 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 samochodziku, zatrzymaj się. I co? Normalnie zatkało? Teraz normalnie ma najfajniejsze auto, fajniejsze niż to wy macie. Ale on ma auto fajne. I co? Jocie. Teraz, serio, teraz... ale chyba nie jest lepszy od mojego. Słuchaj, teraz cię możemy zakumplować, bo teraz też normalnie mamy teraz oboje sportowe fury i możemy się nawet po szkole pościgać nawet. Możemy się. Grupy, chodź. Chodź, Karol, chodź tutaj, zobacz to auto, widzisz? On ma takie auto, to jest moje auto, a to jest jego auto. Ty, on mówi, że serio, bardzo fajne auto i naprawdę coraz bardziej wzbudzasz w nas zaufanie, naszej ekipie. Ale pokaż, jakie masz tutaj sprzęty do uczenia. Ja mam tablet, dostałem dzisiaj od tatusia, fajny, fajny tablet. Ale co? Chłopaki, widzicie? On ma taki tablet. Ja ci przecież taki tablet to my 4 lata temu używaliśmy w szkole. Nie śmiej się ze mnie. Komputery. Ja cię kręcę, ale ty cały czas mnie wyśmiewasz. W ogóle nie jesteś miłym kumplem. Ja sobie mogę kupić wszystko, bo ja teraz mogę iść do bankomatu i rozrzucać tu pieniądze na prawo i lewo. Ale mał tableta, widzieliście, chłopaki? Dobra, wypłacam. Jaki śmieszny w ogóle, ale cienia z niego. Wypłacam następne, słuchajcie, 150 tysięcy. Dobra. I co? Ja normalnie tutaj mogę sobie kupić najlepszy komputer. Mogę nawet sobie ciebie kupić, kolego. Gdzie tu w ogóle elektronikę sprzedają? Co? Mogę gdzieś tutaj kupić to? O, to dzięki za trochę kasy. Tutaj w tym kierunku idź tam. Kup jakiś dobry komputer, a nie tylko na tablecie będziesz latał. A mam jeszcze prośbę. Bo jak pani będzie sprawdzała obecność i powie moje imię, chociaż nawet nie pamiętam, jak się nazywam, to powiesz za mnie, że jestem, żebym nie miał nieobecności. No please. Tak, no powiem. No dobra, niech będzie. Dobra, to trzymaj się, to ja lecę do sklepu po elektronikę. Jak oni we mnie wyśmiewają, że mam gorszy tablet, to ja sobie kupię fajniejszy. Ale w ogóle nie wiem, czy oni, ci koledzy są warci uwagi, skoro cały czas tylko zwracają na to, co ja mam, jakim samochodem przyjechałem i w ogóle nie podoba mi się to troszeczkę. Ale no nic, nowe środowisko, nowa szkoła, muszę się tutaj jakoś zaklimatyzować i odnaleźć po prostu. Teraz mój ruch, okej? Okay. O, teraz dobry. Z drugiej strony. Teraz ja tutaj, tu... o, z drugiej strony. O, chciałbyś może ze mną pograć w piłkarzyki, bo sam na teraz gram. Coś tam mogę pyknąć, ale panie, ja potrzebuję jakiś najnowszy sprzęt, najdroższy i najnowszy komputer, jakiś... Wow. O, ten mi się podoba. No tutaj mamy. Ten tutaj i tą konsolę też tam obok, pan mi bierze. Dobra, już. Tak, to fajne. Pakować do koszyka, tak? Tak, fajny sprzęt. Koszyk, coś jeszcze pan tu mam na wypasie, bo ja tylko... Z tyłu, takie, proszę, takie rzeczy na wypasie bym chciał tylko. O, to ten komputer, konsola. Tutaj głośnik, taki tutaj ten. Dobra, jeszcze tutaj głośnik. Taki komputer. Odkurzacz, no dobra, panie, no ale kupię. To ci będzie kosztowało, teraz kosztuje to wszystko 100 tysięcy. Keyboarda chcę jeszcze. Keyboard? To i kamerę. Będę nagrywał minę tych cwaniaków, jak zobaczą. To 110. Dobra, to już na razie płacę. Proszę pana. O! Jocie, dobra, dzięki. No, to super. Także fajnie, ja idę już się pochwalić kumplom, bo po prostu cały czas się ze mnie naśmiewają, są średni ci kumple. Ale dobra, pokażemy im teraz, że mam nowy odkurzacz. Mam nadzieję, że tym razem mnie tylko nie wyśmieją. Ten tablet, słuchajcie, chowamy. Pokażemy, że mam nową konsolę, nowy komputer i w ogóle ciasto może im dam, żeby mnie trochę polubili i myślę, że jakoś się dogadamy. Także idziemy z okazji tego, że tutaj jestem nowy. Słuchajcie, mamy ciasto. I teraz bęk. Będziemy jedli ciasto i śpiewamy mi 100 lat. I mam konsolę. O, jakie 100 lat? Co jest ziomal zobacz, z tobą? Zobacz, jaki mam sprzęt. Ej, serio, chłopaki, ale on jest mega bogaty. Ty jesteś prestiżowy, naprawdę. Mogę dołączyć do waszej grupki? Jak tam w ogóle w szkole powiedziałeś za mnie, że jestem pani nauczycielce? Szczerze? Co? Powiedziałem, że ciebie nie ma. Od razu naskarżyłem pani. Dostałeś 3 jedynki za to, że nie byłeś w szkole. Nie, tylko nie jedynki. Przecież rodzice się załamią, jak się dowiedzą, że takie słabe oceny dostaję. Czemu taki jesteś ale w ogóle? Ale dobrze go wrobiliśmy.
piona. Ej, jesteś w ogóle nie w porządku. Ja idę do taty i zaraz mu wszystko wytłumaczę, jak to było. A ten sprzęt tu na razie zostawię i pokażę później tacie. Przyjdę tu z tatą i ty zaraz nie chodzisz normalnie... na lekcje i się nie uczysz. Ja jeszcze powiem, że nie przeczytałeś podręcznika ze strony 120. Ej tam. Wszystko zaraz powiem tacie. Jacy wy jesteście niefajni koledzy, żebym mnie wypisał z tej szkoły. W ogóle, proszę pana, oni są niemili dla mnie, panie tutaj pilnujący. Koledzy są bardzo niemiłe, a zresztą zaraz wszystko powiem tacie, ty. Ale nie wiem, czy się przyznać, że wydałem tyle pieniążków, że większość pieniędzy wydałem na elektronikę, nowy samochód i w ogóle, gdzie tutaj normalnie jest tata, mama? O, tam jest normalnie tata, tata. O nie, policja? Co tu robi policja w ogóle? Patrzcie. To chyba nie do naszego domu gdzie pójdą. Gdzie jest ten czerwony w słuchawkach? O! Jakich czerwonych słuchawkach? Ja mam czerwone ten. Słuchawki, a co? O ciebie chodziło. Co? Słuchaj, dostaliśmy wyzwanie, że musimy cię zabrać, ponieważ mamusia cię szuka. Chwila, ale tutaj jest moja mama. To jest moja mama milionerka, a to jest moja siostra milionerka. My jesteśmy rodziną milionerów i ja tutaj mieszkam. Ja nigdzie nie idę, co pan gadasz? My musimy cię wziąć ze sobą i teraz, w tym momencie, chodźcie chłopaki, dziewczyny, zabierajcie go. Macie pieniążki, idźcie sobie, komputery wam dam. Chodź, zostawcie tutaj. Mnie. Nie, ja uciekam stąd. Gonić go, o, nie gonić uciekamy. Go, szybko. Weźcie mnie, zostawcie, policja mnie goni. Kajdanki, brać kajdanki. O nie, żadnej kajdanki. Czemu wy tacy jesteście? Ja uciekam stąd, ja cię kręcę, policja. Jakiś głodny jestem. Uciekamy, policja mnie goni, szybko uciekamy, oni mnie poszukują. Ale czemu oni mnie w ogóle szukają? Jak to możliwe? Przecież ja w ogóle tutaj mam rodzinę milionerów. Mamy, o nie, ratunku, pomocy, ja uciekam stąd. Jestem tylko chłopczykiem. Bezbronnym chłopcem jestem. Niech mi ktoś pomoże. Zombiaki mnie... Jestem synku. Jaki synku? Przecież ja w ogóle mam mamę inną. Ja mam mamę normalnie milionerkę. Ej, co te zombiaki w ogóle się tutaj uwzięły? Ja cię kręcę, ja normalnie tutaj... O nie, tu jest jeszcze... Mamo, nie wiem, czy ty jesteś moją prawdziwą mamą. Dobra, no to chodź tutaj, mamo. Normalnie w ogóle jestem na piramidzie. Ej, serio, to była moja mama? Czy o co chodzi? Bo ja, słuchajcie, w ogóle straciłem teraz pamięć i kompletnie nie kumam, co jest 5. Czy w ogóle tamta moja mama milionerka to jest? Czy tutaj? Mamo, gdzie ty jesteś, co? Jesteś tutaj? Na dole poniżej. Dobra, widzę, że uciekłaś tym zombiakom. Nie idźmy tam, oni są niebezpieczni. Jak to ty jesteś moją mamą? To nie jest, ty nie jesteś moją mamą, bo zobacz, ja tutaj mieszkam. Tu jest moja mama, tam z moją siostrą stoi, co? Wiesz? To ty nic nie pamiętasz. To my byliśmy na basenie, słuchaj. Kazałam ci nie odpływać. Ty w pewnym momencie popłynąłeś i w jakiś wir wpadłeś. I później ci nie zobaczyłam. A? Ale dobrze, że cię coś kojarzę, znalazłam. Coś kojarzę w ogóle. Czyli... Czyli to nie jest mój prawdziwy dom tutaj. Ja w ogóle mieszkałem tutaj z rodziną milionerów. Normalnie wydałem 500 000 na auto nowe, na sprzęt. Widzisz, tam jest taka pani z taką dziewczynką. To nie jest moja mama, nie, na pewno? Nie, to nie jest. Ja jestem twoja mamusia. Dobra, w synku, no chodź, to mam plan. Musimy zwiewać, bo normalnie oni chcą się mną zaopiekować. A my mamy gdzie indziej dom, mamo? Mamy gdzie indziej, no chodź, już biegniemy do domu. Przecież tam już tata czeka i rodzina nasza. To szybko uciekamy do domku. Trzymajcie się, widzowie. Pa, pa.